Dlaczego mi rośliny nie rosną? Przecież mam oświetlenie dobre, LED-owe, dałem 1500 zł. Pan przecież mówił, że rośliny będą wyłazić przez górę akwarium. Dlaczego rośliny nie rosną? Przecież mam butlę CO2. Przecież pan w sklepie akwarystycznym mówił, że CO2 bardzo sprzyja wzrostowi roślin. Kupiłem bardzo drogi substrat. Dlaczego mi rośliny nie rosną? Przecież substrat jest super. Najlepszej półki nawozy kupiłem. I jeszcze raz, dlaczego rośliny nie rosną? Przecież miały być takie super nawozy. Akwarium Amatorskie TV. Witam wszystkich serdecznie. Tym, czym was zanudzałem na początku filmu, to jest dla mnie chleb codzienny, chleb powszedni na grupie akwarystycznej o nazwie Akwarium Amatorskie, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Ludzie nie potrafią zrozumieć, że nie da się stworzyć akwarium roślinnego typowo z udziałem osobnych tych czterech elementów. A dlaczegoż to? No dlatego, że rośliny potrzebują dobrego podłoża. Niekoniecznie to musi być drogi substrat. Znam akwaria, które rośliny rosną w nich bardzo dobrze na zwykłej ziemi ogrodowej. Pod warunkiem, że tą ziemię wie się jak zrobić, naprawdę rośliny równie dobrze rosną co drogiego substratu, na przykład który ja mam. Z którym mam też duże problemy, bo substrat dobry, podłoże aktywne tak zwane, nie oznacza, że ktoś naleje wody, włoży rośliny i to będzie wyglądało, że oczy będzie wypalać wszystkim innym zazdrośnikom. To tak nie działa. Lampa, dobra lampa LED, nawet czy tam zwykła lampa tradycyjna, T5 nie oznaczają też, że będzie duża moc lampy i rośliny zaczną ładnie rosnąć. Rośliny, jak mają więcej światła, potrzebują więcej substancji odżywczych, makro i mikroelementów, a także potrzebują CO2. CO2 najlepiej podawane z butli wysokociśnieniowej, dlatego że duże ilości światła powodują bardzo dużą stymulację wzrostu roślin, ale do tego wzrostu też są potrzebne odpowiedni budulec, czyli makro i mikroelementy i CO2. Jak nie są te wszystkie elementy połączone, to rośliny, mimo tego, że mają dobre światło, naprawdę potrafią, no mogą rosnąć, ale no, nie będzie szału, że tak powiem. Następna sprawa, nawożenie słupa wody. Słuchajcie, no trzeba nawozić słup wody w akwariach high-techowych. High-tech to takie akwarium, które jest w nim światła powyżej 0,5 W na litr.
No i cóż, no są akwaria low-tech, które nie wymagają nawożenia, ale o tym może w innym odcinku. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić trochę temu, że naprawdę, żeby akwarium roślinne miało sens, żeby to wszystko się zazębiało, żeby powstał jakiś tam efekt w akwarium roślinnym, muszą współgrać te cztery czynniki plus piąty czynnik, o którym przeważnie nie wspominają ludzie na grupie i ogólnie rzadko o tym wspominają. Tym piątym czynnikiem jest bardzo dobra, bardzo wydajna filtracja. Filtracja też jest bardzo potrzebna. Filtracja dobra, że tak powiem, zmniejsza ryzyko glonów. W poprzednim akwarium miałem filtr z lampą UV. Są zwolennicy i nie ludzie, którzy nie polecają lamp UV, bo zabijają potrzebne bakterie. Ja powiem tak, jak mają być glony, to będą glony. Nawet lampa UV nie pomoże. Jak się dobrze akwarium prowadzi, jak rośliny rosną, to glonów nie będzie nawet w akwarium, które posiada filtr bez lampy UV. No, na dzień dzisiejszy ja glonów nie mam. W poprzednim akwarium pod koniec, jak już się zagalopowałem trochę z tym Estimative Index, popularnie zwanym EI, systemem nawożenia, to glon wyskoczył szeroką ławą, porastał wszystko. W tym akwarium nie miałem nigdy takiego czegoś jak zielenice, czy tam jakieś inne grubsze glony. Są glony, owszem, które pokrywają powierzchnię szyby, troszkę roślin wolno rosnących. Na dowód pokażę za chwilę. To akwarium z zewnątrz, z daleka wygląda fajnie, ale jak przyjrzeć się bliżej, no parę tam glonów można zauważyć. Słuchajcie, jeszcze raz, do prawidłowego rozwijającego się dobrze akwarium roślinnego potrzebne są następujące składowe. Odpowiednie podłoże, może być to substrat, może być to podłoże aktywne, może być to ziemia ogrodowa, nawożenie słupa wody, bardzo dobre oświetlenie z odpowiednią gamą kolorów. I o czym ja jeszcze mówiłem, i nawożenie, znaczy podawanie CO2 plus filtracja, wydajna filtracja. To będzie taki grunt, który nam pomoże stworzyć dobre akwarium roślinne. Słuchajcie, teraz może opowiem coś, co u mnie się dzieje. No, przepraszam, że teraz zapomnę, kto to mówił, ale właśnie te wszystkie kanały, które są na YouTubie o tematyce akwarystycznej, mają na celu właśnie pomoc wzajemna. Ostatnio jakiś człowiek zwrócił mi uwagę, że za duże kępy posadziłem Glosi. Popatrzcie teraz, Glosia wróciła. Wróciła mimo tego, że ją potraktowałem bardzo brzydko. Wybaczyła mi wszystko. Ten film nagrałem tydzień temu i tak się zbierałem do wrzucenia jego do sieci.
i na dzień dzisiejszy jeszcze bardziej to zarosło, jeszcze lepiej to zarosło. Dlatego, człowieku, który powiedziałeś, zwróciłeś mi uwagę, że za grubo to za duże kępy tej gloźki wsadziłem do podłoża, serdecznie dziękuję. No cóż, no na tym ma właśnie polegać, na tym ma polegać właśnie youtuberstwo o tematyce akwarystycznej. Następna sprawa to Ludwigia Arquata, która już odbiła i jest teraz znowu piękna. To dość kapryśna roślina, która naprawdę potrafi na początek dać zdrowo w kość. Ja dostałem bodajże, kupiłem sobie chyba koszyczek, w którym było 5 drobnych takich gałązek. Jak to wyglądało, to na początku to możecie sobie oglądać odcinki wstecz. Ta roślina teraz mi się odpłaca za moją cierpliwość, której mi zawsze notorycznie brakuje. Cierpliwość w akwarystyce jest naprawdę rzeczą naprawdę pożądaną. Jak widzicie, zmiana Limnophila aromatica z samej lewej strony poszła. Didiplis tutaj z drugiej strony, po prawej stronie limnofilii. Słuchajcie, no z roślinami to jeszcze nawiązując do początkowego tematu, to jest też tak, że nie każda roślina w każdym akwarium będzie rosła. Akwarystyka roślinna to taka dyscyplina, w której nie są określone takie zasady działania tego sportu, że tak powiem. Nie są sztywne zasady. Dla każdego akwarium nie jest to jasne i na przykład to, co działa u mnie w akwarium, nie musi działać u ciebie i odwrotnie. Dlatego no słuchajcie, no, to, co teraz powiedziałem na początku i co teraz sobie gadam, to są po prostu moje takie, że tak powiem, luźne aluzje, a co wy z tym robicie sobie, to wasza sprawa. Ja nigdy nie będę nikogo tutaj szkolił i tego typu sprawy, po prostu ja sobie mówię. Nagrałem specjalnie ten film dlatego, żeby się te pytania kolejne nie pojawiały. Dlaczego? Bo przecież mam oświetlenie. Dlaczego? Bo mam przecież substrat i tak dalej, i tak dalej. Nową roślinkę sobie kupiłem. Wywłócznik poszedł, bo za szybko rosnął i no, przykrywał mi całą prawą stronę. Nowa roślinka nazywa się Cryptocoryne parva. Szukałem coś w internecie o tym. No, jest to roślina bardzo mało znana w Polsce, mało znana w Niemczech. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się po niej spodziewać. No, wygląda mi na taką fajną roślinkę. Zobaczymy, co z tego będzie. Patrzcie tutaj na moją alternatywę Riddick Mini. Nie chciałem anubiasów sobie kupować do mojego akwarium, bo na nich glony osiadają. Jak nie rośnie, jak są takie chwile przestoju u alternatei, też szybciutko glony na niej osiadają. Jak rośnie, to rośnie, jak nie rośnie, no to widać zielone listki zaraz się robią z glonów. To, co mi się nigdy nie udawało, miałem zawsze z tym problemy, to jest mech. Mech nie lubi mieszania w podłożu. Wszystkie syfy, wszystkie
unoszące się brudy, jakie są w podłożu, osiadają na mech i on się później, jakby nie wiem dlaczego, ale on gnije i tak dalej. Ja swoje akwarium w ogóle nie odmulam. Należę do tych ludzi, którzy nie odmulają akwarium. Raz, że nie ma takiej możliwości praktycznie, bo na każdym centymetrze akwarium jest kupę roślin. Dwa, że słyszałem, że tak jest lepiej nawet. No, wielu ludzi tak stosuje i ja do tego się też jakoś pozytywnie nastawiłem. No słuchajcie, na dzisiaj to powoli tyle. Dużo pytań się zrobiło na temat mojego akwarium. Następny odcinek, może tam więcej odcinków o tym zrobię, poświęcę na tym, co jest w akwarium moim, sprawy techniczne, jakie rośliny, jakie ryby. Na dzisiaj to wszystko. Na razie, miłego dnia. Cześć.